dla wszystkich to wspaniałe święto, bo my sobie przypominamy, jak byliśmy mali, jak dostawaliśmy prezenty, jak nas to cieszyło. No ja akurat mam taką naturę, że gdzieś to dziecko we mnie zostało i dlatego z wielką przyjemnością robię to, co robię, czyli bawię się z dziećmi, mogę dzisiaj się z nimi pobawić. Będą gry, konkursy, zabawy dla dzieci. Mam nadzieję, że dzieciaki będą się fantastycznie bawić. I tak już od 10 lat Rada Osiedla Młodego Górnika dokłada wszelkich starań, by Duch Świąt Bożego Narodzenia zagościł w dzielnicy, a wraz z nim Święty Mikołaj. To jest niezwykłe spotkanie dla dzieci, dla naszych młodych małżeństw, które są w naszej dzielnicy, bo rzeczywiście czymś musimy do tego osiedla ich przyciągnąć, ale żeby się coś w tym osiedlu działo, no to jest po to Rada Dzielnicy, żeby w miarę możliwości coś zaproponowała młodym. Na to spotkanie czekają przede wszystkim dzieci, bo wizyta Mikołaja to nie tylko czas obdarowywania, ale przede wszystkim wspólnej zabawy. Są tutaj przyjaciele i dużo bliskich osób. Warto w taki dzień wybrać się na takie wspólne spotkanie? Tak. Tańczy się, są zabawy. Czekacie na to spotkanie ze Świętym Mikołajem? Tak. To także okazja, by w codziennym pośpiechu poczuć atmosferę zbliżających się świąt i przypomnieć o śląskich tradycjach. W dobie dzisiejszych czasów jest tylko ten internet i tam różne rzeczy można spotkać. I każdy właśnie zapomina o tej rodzinie, że włączamy internet i te święta może są tym czasem, kiedy możemy siąść przy stole właśnie razem, mama, babcia, te dziecko i porozmawiać o tym, jak to było właśnie kiedyś, był ten Mikołaj, o czym będziemy dzisiaj to wszystko właśnie mówić, przypominać. Mam nadzieję, że troszeczkę tego ducha świąt tutaj w te dzieci i w rodziców oczywiście też tak puszczę. Osiedle Młodego Górnika to nie jedyne miejsce, które odwiedził Święty Mikołaj. Mieszkańcy mogli go także spotkać wokół zabrzeńskiej choinki, gdzie wspólnie z aktorami Teatru Obecności czytał najpiękniejsze bajki. A choć dobrze jest tu na dole, nie mogę jednak dłużej zostać. Muszę wrócić na górę, do domu.